Witajcie, Black Hat nadaje. Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym wydaniu podcastu Black Hat Ultra Team. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że słuchacie. Dzisiaj przed wami wystąpi Marta Dębska i Ola Rzepka. Dwie fajne dziewczyny, które zaczynają swoją przygodę z Ultra. W tym roku pokonały swoje dwa największe wyzwania. Ola przebiegła 110 KBL-a, a Marta 130 Super Trail. Usłyszycie, jak dziewczyny przygotowywały się do tego biegu, jak im poszło. Usłyszycie również dużo fajnych, różnych historii dookoła tego wszystkiego, co się działo na biegu, co się działo w trakcie treningów i jak dziewczyny podchodzą do dalszych swoich wyzwań. Myślę, że dla wszystkich to będzie bardzo fajny czas, bo wszyscy możemy się utożsamić z tymi historiami dziewczyn, także gorąco was zapraszam do odsłuchania tego odcinka. Tak jak dziewczyny wspominają, odcinek został nagrany u mnie w studiu, BHU Studio w Warszawie. Jeżeli wy macie swoje projekty podcastowe, to serdecznie zapraszam. Jeżeli chcecie nagrać coś na przykład do Black Hat Ultra Team swojego, to też zapraszam. Tutaj macie wtedy wejście totalnie za darmo i pomogę wam też zrealizować ten materiał. Natomiast nie będę brał w nim udziału. Tutaj to wy merytorycznie odpowiadacie za tę audycję. Ja tylko mogę wam pomóc technicznie. Także serdecznie zapraszam, jeśli macie ochotę coś nagrać w fajnych warunkach. A jeżeli macie własne projekty, własne podcasty, to zapraszam. Też tutaj możemy powspółpracować razem. Możecie wynająć tę przestrzeń i popracować sobie sami nad własnymi projektami. Gorąco was do tego namawiam. A teraz już serdecznie zapraszam na podcast Oli i Marty. Marty i Oli. Posłuchajcie. Cześć, z tej strony Marta, zielonebieganie.pl i Ola, wybiegane mam. Nagrywamy prosto ze studia Black Hat Ultra. Bardzo dziękujemy Kamilowi za użyczenie miejsca. No nie ukrywam, przekupiłyśmy go domową wegańską szarlotką i wegańskim sushi, więc jak zwykle przez żołądek do serca. Opowiemy wam dzisiaj o dwóch, wydawałoby się, prostych, ale prawdziwych historiach. Będzie o uzależnieniu od biegania, od ultra i o wszystkim tym, co weryfikuje taki bieg. No, na podstawie naszych ostatnich przygód na Dolnośląskim Festiwalu Biegu Górskich, gdzie biegłyśmy dwa zupełnie inne dystanse. Ja biegłam 130 km, Ola 110. Olu, może opowiesz coś więcej, jak było, możesz też coś o sobie powiedzieć. No więc tak, było fantastycznie według mnie, ponieważ spełniłam swoje marzenie, które kotłowało się w mojej głowie tak z około 2 lat. Czuję teraz takie spełnienie, ponieważ pokonałam siebie, swoje słabości, i dokonałam czegoś, co kiedyś było dla mnie niemożliwe. No i jak się z tym wszystkim czujesz? No bo to jednak jest tak, że wiesz, gdzieś tam przyjechałaś do Lądka z takim poczuciem, aha, jako że też nie jest wam bardziej znana nasza wspólna historia. Otóż Ola przyjechała do Lądka na swoje pierwsze ultra ponad 100-kilometrowe. Ja przyjechałam zmierzyć się z dystansem 130, gdzie już w przeszłości mam za sobą ten dystans 100 kilometrów. Stąd też dla Oli to na pewno było takim przeżyciem, co to będzie, cała noc w lesie, co to będzie, jak sobie poradzę. No i pytanie, spełniłaś swoje marzenie, co ci się najbardziej podobało? Najbardziej mi się podobało to, że przeżyłam noc właśnie sama, że było ciężko i no, marzyłam o tym, żeby zrobić ultra, które będzie w nocy się ciągnęło.
I właśnie miałam biec z taką ekipą, z którą się umówiłam na nocne pokonywanie trasy, ale niestety jakoś zgubiłam ich w trakcie. No, okazali się leszczami po prostu, tak? Nie, nie, właśnie oni byli szybsi i niestety gdzieś ich później zgubiłam od szczenińca i później trzymałam się po prostu różnych ekip, różnych biegaczy przez noc, ale tak naprawdę byłam sama z sobą. No i podołałam temu. To mnie najbardziej satysfakcjonuje, że właśnie najbardziej się obawiałam tej nocy właśnie, jak to będzie, bo nigdy nie biegłam w nocy. Rzadko biegam po nocy ogólnie i to było takim największym moim zmartwieniem, ale no jakoś się udało i mega się z tego po prostu cieszę. No to jest fantastyczne, bo mi się też tak wydaje, że tak bardzo, no ja też się trochę tego bałam, mimo tego, że gdzieś tam już biegałam w nocy, to jednak miałam takie poczucie, że biegniemy na całą noc. Zaczynamy w sumie wieczorem i biegniemy. Nie wiem jak ty, ale dla mnie to była najfajniejsza część biegu i też ten czas, kiedy miało właśnie, kiedy zaczęło świtać. To było dla mnie takie, tam był wtedy taki największy kryzys na zasadzie, po co, nawet nie, że po co ja to robię, tylko ja byłam znużona. Ja nawet nie chciało mi się spać, tylko kurde, ile jeszcze do przodu. Dokładnie. I to się ciągnie i nagle zaczyna świtać i piękne były i gwiazdy. I to wszystko mija. Ale wszystko ci się nawarstwia i mija w tym momencie, no nie? Tak, właśnie najlepszy moment był, kiedy akurat, ja nie wiem jak to się w ogóle, jak w filmie, po prostu wyszłam z lasu i nagle zaczęło świtać i sobie przypomniałam taką piosenkę, już byłam taka po prostu zmachana, zmęczona i przypomniałam sobie taką piosenkę na YouTubie, którą obiecałam sobie, że ją puszczę, ale sobie jej nie puściłam, ale po prostu słyszałam ten dźwięk tej piosenki i tak zaczęło świtać i takie właśnie spełnienie, że kurczę, że przeżyłam tę noc i że dałam radę i że w ogóle nie padało, a prognozy były takie, że no będzie lało i w ogóle każdy przeżywał, że deszcz i w ogóle nic się nie działo takiego i właśnie takie uczucie, że się przeżyło tą noc, to było takie no fajne, bardzo, bardzo budujące i później no ten wschód słońca przed punktem też był taki magiczny, ale nawet nie miałam siły na to, znaczy nawet siły. Nie chciałam się wybijać z rytmu biegania i nie zrobiłam wtedy zdjęcia, ale właśnie utkwił mi ten moment w pamięci, gdzie wschodziło słońce i że takie to było magiczne, fajne. Wiesz, zrobiłaś zdjęcie pamięcią, nie? Tak, dokładnie tak. I to jest chyba takie najbardziej wartościowe, bo mam też trochę takie wrażenie, że najbardziej się obawiamy jakichś tam rzeczy, czegoś się obawiamy, boimy i żyjemy trochę w takim świecie abstrakcji wtedy. Nie do końca trzymamy się realiów, bo zobacz, że bałyśmy się nieznanego, a w sumie wyszło, że była to najfajniejsza część, która mocno nas przetyrała, ale tak w sumie pozytywnie. Nie wiem jak twoje wrażenia, ale ja po takiej nocy, kiedy w sumie dobrze się czułam, fajnie się bawiłam, jasne, że były tam jakieś gorsze momenty, między innymi no właśnie przed punktem w Długopolu, to było tak, że mi się strasznie te długie pola ciągnęły i biegłam, mówię, Boże, to się nie skończy i te nogi jedna za drugą. Ale fajne jest właśnie to, że mimo tego lęku, tej obawy, to jest w nas takie wewnętrzna potrzeba ciekawości, zaspokojenia tej ciekawości, jak to będzie. Tak więc fajnie, że zaczęłyśmy w ogóle z tak pozytywnej rzeczy, no bo w sumie bieganie ultra jest bardzo pozytywne. Można trochę pocierpieć, to też jest spoko, ale generalnie wszystko pod koniec, po biegu okazuje się, że bardzo pozytywnie. Słuchaj, to może Ola opowiemy też z drugiej niejako strony na temat błędów i nauczek i co byśmy chciały poprawić. No bo u mnie jest prosta historia. Dla mnie jest to jedna rzecz, a mianowicie taka,
że wystartowałam w rzeczy, której wcześniej nie przetestowałam. Ja to samo zrobiłam. No, tak więc ty miałaś zupełnie inną rzecz, która też tak. W sumie ci odebrała troszeczkę takiej energii. Oj, bardzo, nawet. No, tak więc jeżeli obie możemy, w sumie mamy jedną naukę, to jest nigdy w życiu nie brać na bieg czegoś, czego się nie testowało pod kątem ubioru, pod kątem sprzętu, pod tak. kątem jedzenia. U mnie były to zbyt grube skarpetki, których wcześniej nie przetestowałam, a wydawały mi się, że są strzałem w dziesiątkę. No, okazały się takim strzałem w dziesiątkę, że po 16 godzinach już na lewej stopie miałam 48 rodzajów bombli, pęcherzy, modzeli, różnych takich rzeczy, które sprawiały, że troszeczkę ta stopa bardziej przypominała taką folię bąbelkową i no to już było cierpienie. Te ostatnie 30 kilometrów dla mnie to było cierpienie i gdzieś tam wyrzucałam sobie, że zrobiłam coś, co zawsze odradzałam innym i czego byłam świadoma. I naprawdę, jak mogę poradzić, to nie testować takich rzeczy na tego typu dystansach. A jaka jest lekcja? Lekcja jest taka, że troszkę zwiększyłam, jakby starałam się rozwiązać ten problem. Po zagojeniu się samych pęcherzy zaczęłam stosować krem typu Second Skin i bardzo dobrze się u mnie sprawdza. Plus plastry takie, które przykleja się przed pojawieniem się jakichkolwiek odcisków. Więc dla mnie to jest jeden podstawowy błąd, jedna nauczka. Poza tym kwestia jedzenia, wszystko u mnie bardzo dobrze zagrało. Jedynie gdybym te skarpetki miała przetestowane, może bym skończyła 3 godziny wcześniej, bo skończyłam 130 km w czasie 24 godzin 30 minut, celowałam 21. Wszystko szło dobrze, do 100 km, a potem to już, no, to już dalsza historia. Ola, zagadałam się. Opowiedz proszę o swoim błędzie. No więc mój błąd podstawowy to był zegarek, który kupowałam na ostatnią chwilę. I no, okazało się, że jestem jakąś techniczną, nietechniczną osobą, która nie potrafi sobie sama ustawień zrobić w zegarku. I musiałam wszystkich dookoła, za co przepraszam, bo już po prostu moi znajomi mieli mnie bardzo dosyć. Każdego, kto tylko mogłam, molestowałam, żeby mi pomógł z zegarkiem. A to jest dodatkowy jeszcze stres. Nie? Tak, to był bardzo, bardzo stresujący dla mnie czas, bo zamiast wychillować sobie już, to jeszcze z tym zegarkiem taką miałam zagwozdkę. No, więc nie kupujcie na ostatnią chwilę sobie zegarka, bo to się na was zemści. I w ogóle ultra track w Garminie to jest zło. Takie bardzo skromnie, lekko powiedziane. To jest ciekawe, bo mnie się na przykład to sprawdziło. No patrz, a mi właśnie ze 104 kilometrów w traku zrobiło się 129,99. Tak. Więc no tak cały czas po prostu dostawałam informację, że jest zejście z trasy, powrót z trasy i w ogóle moja trasa nie jest taka normalna, tylko jest taka bardzo zygzakowata jest, taka jakbym po prostu tam nie szła po szlaku, nie biegła po szlaku, tylko gdzieś cały czas była na boki, po jakichś krzakach bym się błąkała. Taki jest, no tak u mnie przynajmniej było, nie wiem jak u innych. No ale no nie przetestowałam wcześniej tego, więc no to jest taka nauczka. Kurde, to też działa na psychikę, nie? No i właśnie sobie... tak, w nocy to właśnie tak sobie biegłam myśląc, że bardzo dobrze mi idzie w ogóle i ten, nawet w myślach cały czas się zwalniałam, że zwolni dziewczynę, bo później się wypalisz i co będzie i później będziesz umierała. I właśnie no, rano już tak jakby każdy z osób z trasy się ożywił i tam podpytuje, no coś tam, że ile macie, bo jakoś tak mi się dłużyło strasznie, jakoś tak daleko do tego punktu, a już tutaj patrzę, tyle i tyle
ile mam kilometrów, już powinien być punkt, a tu go nie ma i o co chodzi? I tak pytam się, ile macie na tym zegarku? I okazało się, w tamtym momencie się okazało, że ja mam o 9 kilometrów więcej. Aż o 9, to po prostu Boże. Jest ponad godzina, jakieś, nie wiem, godzina 30, po prostu jeszcze do punktu, gdzie ja już myślałam, że już będzie ten punkt. Ale to jest, tak siada na psychikę okropnie. Tak, tak. No. To też miałaś niezłą batalię. Tak, tak. I później to już po prostu pytałam się, kto ile ma, kto mnie mijał. W każdym razie jeszcze dodatkowo no, kij nie miałam od początku. Mówiłam. No, mówiłaś, tak. Potwierdzam, Marta mówiła. Ona nie posłuchała, bo przecież po co? Po co mi kije? No, więc kije nie wzięłam od początku. Kije czekały na mnie w bardo na przepaku i po prostu do tego barda się tylko modliłam, żeby jakoś dotrwać, bo tych kij byłam bardzo spragniona. I byłam ich tak spragniona, że no już przed bardo sobie znalazłam dwa jakieś badyle po prostu. Już jak typowy ultra z tymi badylami tak sobie machałam. No trochę byłam później ubrudzona i wbijam właśnie na ten punkt. Taka ufajdana od tych badyli, bo to było mokro i w ogóle te badyle były takie mokre. I taka brudna od tych kij. I w ogóle każdy się tak patrzy na mnie, jakbym walczyła z jakimś niedźwiedziem albo z jakimś wilkiem. I takie to było zabawne. No a co do właśnie skarpet, to ja też założyłam nowe skarpety, w ogóle nie przetestowane, a u mnie się nic nie, akurat nie stało. I ja w ogóle nie wiem, jak to jest u mnie, bo też nowe buty miałam przecież. Miałam buty, w których przebiegłam jakieś 20 kilometrów jedynie. I też ani żadnych bąbli, ani żadnych otarć, niczego, dosłownie przez 100 kilometrów nic mi się w ogóle nie stało. I to było największym moim takim zmartwieniem, oprócz tej nocy w ultra. Co będzie z moimi stopami? Jak one się zachowają? Bo no, słyszałam właśnie wiele historii i u Kamila w podcastach i znajomi też mi wiele sytuacji opowiadali ze swoich tam biegów. Że po prostu te stopy są w bąblach, w otarciach i tak dalej. A u mnie nic takiego się nie działo, więc no, bardzo się cieszę i fajnie, że tak moje stopy, nie wiem, czy tak zawsze będzie, czy to po prostu jakoś, nie wiem, po prostu nie wiem, no, jestem tego ciekawa. Jakby co będzie dalej, co będzie na kolejnym biegu, czy jednak szczęście mnie opuści. No więc tak. No właśnie, nie sądzisz, że przed jakimś dłuższym biegiem, wiesz, tak jak tutaj się przygotowywałyśmy do ultra, ja już tam troszkę tego wybiegania miałam, więc jakoś tak szłam na to na takim większym luzie, chociażby wiedziałam kije od samego początku. Wiedziałam tyle rzeczy, a popełniłam kolejne błędy, których w sumie, no, przetestowałam to na sobie na trasie i okazało się, że czegoś tam brakuje. Właśnie nie masz trochę takiego poczucia, że możesz się super teoretycznie przygotować. Możesz się przygotować, mieć... Ktoś ci powiedział, nie bierz butów na, nie wiem, na trail. Weź sobie asfaltówki, bez problemu. Zobacz, że każdy daje ci jakieś rady, w sumie w dobrym tego sensu znaczeniu, że chcą ci naprawdę pomóc na podstawie swoich doświadczeń. Zobacz, że u mnie ultra track super zadziałał, u ciebie nie. U mnie nowe skarpety, porażka. U ciebie no tak, bez problemu. Tak. Dla każdego coś innego. Dla każdego. I tak. Jesteśmy, to jest niesamowite, że nie dość, że jesteśmy zupełnie inni, mamy zupełnie inny poziom wytrzymałości, zupełnie inne rzeczy nam wchodzą pod kątem jedzenia, pod kątem treningu mentalnego. Nie wiem, mamy zupełnie inne rozkminy. To jeszcze ten sam case. Tak, tak. I to jest dla mnie też takie fascynujące, że możemy tutaj spędzić 50 godzin i mówić o naszych doświadczeniach, a i tak będą się zupełnie różnić. To prawda. Od trzeciej osoby i czwartej. I nie wiem jak u ciebie, ale jeżeli chodzi o mnie, to chyba na tym polega u mnie takie totalne uzależnienie i taka miłość, pasja do biegania tych dystansów ultra, ponieważ każdy bieg jest inny, każda historia jest inna i to jest na zasadzie, to nie będzie trwało pół godziny, 60 minut, to będzie trwało dzień, dwa albo dłużej i ile się wtedy może spieprzyć, nie?
Tak. Właśnie to jest takie, że każdy z nas ma jakąś inną historię też, swoje inne odczucia, stresy, inne historie, inne emocje temu towarzyszyły. O. Jeden będzie lubiał słońce, drugi będzie lubiał deszcz. I tak, to jest właśnie niesamowite, że każdy ma takie swoje inne odczucie i każdy się z czymś innym mierzy na trasie. Mm-hmm. I to też jest piękne, bo z jednej strony, wiesz, jest tam taki pain cave, nie? Że jesteś, boli cię może mentalnie, boli cię noga, boli cię, nie wiem, masz problemy żołądkowe i jest ten punkt, że siedzisz w tym i tylko ty jesteś w stanie przeżywać to, co przeżywasz. Tak. Może ci się pięknie podobać wschód słońca, wzruszy cię, ale ciebie inaczej wzruszy niż inną osobę, która na przykład cierpi z innego powodu i sobie myśli, gdzie jest ten punkt. No tak. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi w ogóle teraz o taką popularność biegów ultra i ja sama w życiu nie pomyślałabym, że będę w stanie w ogóle mówić, hej, słuchaj, przebiegłyśmy 100 plus, no, pomyślmy sobie jakimś 100 milowców w przyszłym roku, okej, potem 240, no. Ale mówimy to na takim luzie, bo ja mam po prostu takie wrażenie, że raz na trasie się naprawdę mierzysz ze sobą tak pozytywnie, nie, że masz jakieś takie romantyczne wizje, że wbiegasz na metę. To jest w ogóle nieistotne dla mnie. Ja w ogóle nie myślę o mecie. Ja myślę o mecie. Serio? Ja sobie ją wyobrażam na każdym chyba biegu. Znaczy, chyba nie na każdym, ale wyobrażałam sobie, jak przekraczam tą... Bo po prostu wiedziałam, jak wygląda też ta meta. Byłam już w Lądku dwa razy. I tak, i sobie wyobrażałam często, jak już przekraczam tą metę. No. A to ci pomagało w taki, żeby się nakręcić przed, czy żeby przebrnąć jakby w trakcie? Nie, to znaczy w trakcie... Chodzi mi o to przed biegiem. W sensie... Jak sobie na przykład trenowałam, to często myślałam po prostu o tej mecie w Lądku. Mm-hmm. I to mnie tak motywowało i tak pobudzało, żeby sobie wytrwać w tym treningu na przykład. Mm-hmm. Ale w trakcie biegu nie. W ogóle nie myślałam o mecie. Nie, bo meta to by mnie rozproszyła. Nie. Właśnie i to jest bardzo fajny punkt, bo zgodzę się z tobą, że jeżeli chodzi o takie wyobrażenie mety, to jest super w treningu, bo kiedy ja biegłam pierwszą setkę 2 lata temu, to ja miałam taki właśnie obraz, że widzę, jak wbiegam, wszyscy się wzruszają, ja się wzruszam, ja padam na kolana. Oczywiście tak nie było. Jak skończyłam, to miałam poczucie niedosytu. To było takie zabawne, ale w trakcie kompletnie nie myślałam o tym, o tej mecie. I to zupełnie wchodzisz na takim luzie. Ale w czasie biegu, i to też możemy teraz tu poruszyć, jakie ty masz, może właśnie porozmawiamy na temat takich technik radzenia sobie, nie powiedziałabym z kryzysami, ale z zarządzaniem swoimi siłami w kwestii dystansu. Bo bieg jest podzielony na ileś odcinków, które powiedzmy mierzymy danymi punktami odżywczymi. I mamy to wypisane, mamy świadomość, że na przykład mamy 9 kilometrów, kolejny za 26 i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie pierwszą metodą radzenia sobie z dystansem, z czasem, to było podzielenie tego na odcinki. Często jest to odcinek... byle do drzewa, byle do górki i potem sobie już zjem tego żela, albo jakiś mus, albo batonik, cokolwiek. To była moja pierwsza metoda takich mniejszych dystansów. Potem miałam byle do punktu. Tylko, że problem polegał na tym, że coś mi się pomyliło i myślałam, że u mnie drugi punkt był na 26 kilometrze, a on był dopiero 26 kilometrów od pierwszego punktu, tak więc był na kilometrze 35. I ja tak na 26 się zaczęłam rozglądać, no gdzie jest ten punkt? Mija 26, 7, 8, no i zaczepiam takiego chłopaka, który notabene wyglądał jak Kamil Dąbkowski i mówię, no bez jaj, leci Kamil. Ale okazało się, że ten inny gościu. No i on tak z taką przykrością, z takim żalem, no coś mi się pomyliło, ale punkt jest dopiero za 7 kilometrów. Jak mnie wtedy to odcięło, bo ja leciałam na łeb, na szyję, mówię, byleby się zmobilizować
i podzielić to na mniejsze odcinki, ale trzeba mieć gdzieś tam taką rezerwę też psychiczną, że możemy popełnić błąd. W nocy możemy popełnić błąd. Tak jak ja miałam teraz w tym roku w przypadek taki, że nie wiem, jak ja to zrobiłam, zagadałam się, żeby przetrwać noc. No i zeszliśmy tak 1,5 kilometra ze szlaku. No i fajnie. No i potem do punktu, punkt nie był na 33, Boże, na 63 kilometrze, tylko powiedzmy 66. Taka bzdura, ale mnie to psychicznie wymęczyło. Te 3 kilometry, nie byłam w stanie ich zrobić. I to, co ja bym tutaj też, może nie na jakąś naukę czy coś, tylko takie zarządzanie tymi swoimi zasobami z pewnym marginesem błędu. Mieć pewną taką świadomość, żeby się nie dojechać na taki byleby do punktu, żeby dać sobie jeszcze, nie wiem, te pół godziny, 40 minut, cokolwiek, bo wiele może się wydarzyć, żeby ugryźć ten duży dystans, bo jakbyśmy my od początku, Ola, myślały, no spoko, pomyślę sobie o mecie, to by nas to w ogóle, to jest nie do zrobienia. I widzisz w zegarku, ile ci zostało kilometrów. No 99, 98. To jest w ogóle abstrakcja, tak, nie? Tak, jest abstrakcja. Najlepiej się nie, po prostu nie skupiać na tym, ile jeszcze jako całość, tylko właśnie ile do punktu zostało i z myślą, że od punktu do punktu. I ja takie właśnie miałam bardziej krótsze, takie motywacyjne kwestie w stylu, że na przykład, no nie wiem, za godzinę na przykład zjem sobie coś z batona jakiegoś, czy za pół godziny wyciągnę to, za ileś tam czasu znowu to. I właśnie przez to tak sobie też zajmujesz też głowę i to jest też twoja taka taktyka. I to myślenie takie właśnie, że od punktu do punktu, że no powiedzmy masz 21 kilometrów, że a to taki półmaraton na przykład, nie? Tak. Że to tak i że albo no mniej więcej też możesz sobie zakładać, w ile tam przebiegniesz powiedzmy ten dystans i tak, że na przykład za 3 godziny tam powiedzmy, czy tam za 2,5 godziny będziesz na kolejnym punkcie. Tak, i no myślenie o tym od punktu do punktu bardzo, bardzo pomaga. A też ważne jest, żeby tam się nie zasiedzieć za bardzo, nie? Tak, 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 tak. No tutaj jednak rzeczywiście jak wbijasz i widzisz Sylwester dosłownie, bo wbijasz tak, i Modern Talking. Impreza. I impreza trwa w najlepszy i tak fajnie jest i by się chciał zostać, ale nie, najlepiej jest po prostu zrobić swoje, zjeść, napić się, no, przebrać się po prostu i lecieć dalej i nie zbyt dużo siedzieć, bo z tego pożytku naprawdę nie ma. Tak, tak. Ja mam też takie doświadczenie, że miałam ogromne szczęście, że po 50 kilometrach spotkał się ze mną mój chłopak na przepaku właśnie Boże, tam gdzie jest GOPR. Już nie pamiętam, już wyleciało mi z pamięci, ale po tych pierwszych 8 godzinach się spotkaliśmy i na przykład u nas bardzo to było ważne, żebym ja miała zadania. Ty sobie usiądź, ale tak, tutaj masz kanapkę, tutaj przebierz się, tutaj rób to. On mnie odciążył, nalał mi wodę do bukłaka, albo to sprawdził. Załóż sobie to. Nie można było mnie pozostawić bierną, bo jeżeli to już sobie tak posiedzę, popatrzę i nagle okazuje się, że pach, nie ma 15 minut. No ale na czym? Więc ja na przykład też na różnych biegach no, nauczyłam się, okej, wchodzisz na punkt, co potrzebujesz zrobić? Woda, tamto. Tak. Jest super, dzięki, jesteście ekstra wolontariuszami, dzięki za całą waszą pracę, było ekstra. Supportowi też trzeba zawsze bardzo podziękować, jasne, bo oni wykonują jeszcze gorszą pracę niż my. Wolontariusze to samo. No, to jest, sama zresztą chyba wspominasz swój czas więc na Łemko, nie? Tak, zdecydowanie wolę biegać niż być wolontariuszem. Tak, więc wiem po prostu, że ich praca jest mega ciężka i naprawdę to są aniołowie. No, zgadzam się i też warto jest ich docenić. Tak, za tak, to, trzeba ich doceniać naprawdę, bo dzięki nim tak naprawdę my możemy się wybiegać, pokonać siebie, więc naprawdę chylę czoła przed osobami, które
notorycznie gdzieś jeżdżą i są wolontariuszami, bo to jest dopiero ultra, naprawdę. Tak. I Rafał, właśnie mój chłopak, się śmieje, że on był bardziej zmęczony po tych 24 godzinach niż ja. I tak, coś w tym jest, bo my sobie poradzimy. My mamy po prostu jedną nogę przed drugą stawiać i od punktu do punktu i ktoś tam na ciebie czeka. A tu jednak jest tak ten support, że żeby mieć świadomość tego, że żeby ich też za bardzo nie obciążać. Tam, gdzie możemy sobie poradzić, to sobie poradźmy, bo to też jest dla nas test. Ja na przykład nie spotykałam się na każdym punkcie z moim partnerem, tylko spotykałam się na konkretnych tak, żeby on też mógł sobie pospać. No bo biegłam od 18 do godziny tam też powiedzmy 18, od 17 do 17.30. No to jest cała noc, więc chłopak miał może z 2-3 godziny spania pod właśnie w spalonej, pamiętam, to sobie pospał chwilę i to było tyle. I żeby właśnie mieć świadomość tego, że to nie my sami biegniemy ten bieg, jeżeli my się na niego decydujemy, to są też osoby, które pchają kropka w internecie, którzy obserwują nas i chyba też jak mamy taki moment zwątpienia w czymkolwiek, to fajnie jest sobie przypomnieć, że ktoś tam jeszcze z nami jest, nie? Mentalnie tak. Nam towarzyszy. Mm-hmm. Ja ci muszę, Ola, powiedzieć, że mnie najbardziej pozytywnie nakręcił twój SMS. Pamiętam, że ładowałam wtedy telefon, ładowałam wtedy zegarek, miałam powerbanka podłączonego i miałam go tak zapiętego o szelki plecaka, tak żeby widzieć dystans. Tak, tak. I pamiętam, że mi wtedy wysłałaś SMS-a, że leć, jesteś trzecia tam w kategorii. Mówię, jaka? Pamiętam, że miałam taką zwiechę i pamiętam, że mi się totalnie nie chciało. Miałam taki wtedy moment, to było chyba na 90 kilometrze, 91. I pamiętam, że to mi dało taką energię. Prześcignęłam tą trzecią, byłam na czwartej pozycji. Tak. Prześcignęłam trzecią dziewczynę, która szła ze swoją mamą. A potem prześcignęłam dziewczynę na drugiej pozycji. I tak w sumie, powiem ci, przez 2 godziny miałam takiego powera. Mm. A potem szlak to wszystko trafił, bo wszystkie pęcherze mi zaczęły pokazywać swoje piękno, więc no było już potem ciężko, ale powiem ci, że naprawdę bardzo to doceniam i nic ci na to nie odpisałam, ale wystarczyło, że ja tylko spojrzałam na tego SMS-a i ja się wkurzyłam, ja mówię, co mi tak idzie i to jest też fajne takie poczucie, że wiesz, nie robisz tego jakby, źle to zabrzmi, że egoistycznie sobie biegasz po górach, kiedy inni robią x innych rzeczy, troszczą się o ciebie, żeby nie mieć też takiego poczucia, no bo w sumie chodzi o to, żeby zachować w tym wszystkim jakiś tam balans i żeby realizować siebie, realizować pasję, a dla tych osób to też jest fun, mimo wszystko, jeżeli to jest, wiesz, może nie odbywa się co tydzień, ale jest to fajne doświadczenie i sądzę, że no warto jest mieć to w pamięci, że nie biegniemy tego sami, żeby nie tworzyć sobie jakiejś horrendalnej presji, ale mieć takie poczucie, że jesteśmy tam wszyscy po to, żeby po prostu się dobrze bawić. I ci wolontariusze, to jest, wszyscy pracujemy ciężko, wszyscy mamy swoje cierpienie tam w którymś momencie, ale ono jest takie budujące, nie? Mhm, tak. No, tak więc to mi się w tych wszystkich biegach ultra podoba i też podoba mi się to, że mamy pewne patenty sprawdzone. Czy ty, jeżeli chodzi o ten bieg, o tak zwanego kabla, odkryłaś jakieś sprawdzone patenty, czy to jedzeniowe, z ubraniami, a może coś miałaś wcześniej przetestowane, a tu się po prostu znowu sprawdziło? Wiesz co, śmiali się ze mnie znajomi, ale ja sobie kupiłam, w Rossmanie są takie plastikowe opakowania, pojemniki, to znaczy plastikowe pojemniki na kremy. Kupiłam sobie ich parę sztuk i tam sobie po prostu przelałam musztardę stołową, moją ulubioną po prostu, która w moim rodzinnym mieście została kupiona przez moich rodziców i obdarowana tutaj w Warszawie. Więc sobie wzięłam tą musztardę i tak biegłam z przeczuciem takim, że
ta musztarda stołowa moja ulubiona, to na mnie czeka na tym punkcie. Tak, i z kabanosem sobie ją zjadłam na punkcie. Więc to jeden taki patent, że mogę polecić, bo no, organizator zabrania opakowań szklanych, puszek i tak dalej. Więc no to naprawdę spoko, było leciutkie i dało radę. Podoba mi się twoja kreatywność, powiem. No to jest dobry patent. No i patent drugi, to wydaje mi się, że przebranie jest też ważne na przepaku, żeby się przebrać, bo to jakoś jednak tak psychicznie działa i nie biegniesz już taki, że tak powiem, taki brudny jak świnia. Może i tam śmierdzić, nie? No bo nie ma się za bardzo gdzie przekąpać. Przynajmniej tam na punkcie. Znaczy... Może i byłoby się gdzie obmyć, ale to nie byłoby takie obmycie, takie full super, jakiego no byśmy chcieli. Czas, nie? Tak, czas tak. Poza tym to też czas leci, tak. Tam takie źródełko jest później, jak się idzie w Bardów na tej górce takiej. Droga krzyżowa jakaś tam była, już nie pamiętam, co to było, ale po prostu szłam jak zahipnotyzowana już pod tą górę, tam po prostu masakra. No więc też mogę patent dobry. A jeszcze jeden patent, w chwili kryzysu zadzwonić do osoby, która potrafi cię, nie wiem, rozśmieszyć jakoś, albo jakoś zmotywować, bo po prostu właśnie w tym bardzo, jak walczyłam z tą górą, już miałam te kije swoje wymarzone, wybłagane, których po prostu przez całą noc myślałam, że kurde, mogłam je zabrać od początku. I szłam pod tą górę, taka już zmęczona, po prostu zadzwoniłam i po prostu wstąpiły we mnie nowe siły dzięki jednej osobie, która mi wysłała śmieszny filmik na YouTubie i po prostu to był taki, to był hit po prostu. Ten filmik po prostu zrobił taką robotę, że później to po prostu leciałam jak na skrzydłach. No i później tak samo jak ty zadzwoniłaś do mnie przed Orłowcem, że czekasz na mnie i że inni czekają, a ja zastanawiam się, Boże, jacy inni tam czekają oprócz ciebie. Okazało się, że jeszcze inni znajomi oprócz ciebie tam byli moi. Więc to w ogóle, no tak jak mi powiedziałaś, że dzwonisz do mnie, że czekasz, że już wyjeżdżasz w ogóle i że ten, jak już pomyślałam sobie, że ty masz jechać i że mam się z tobą pożegnać, no to dobra, no to lecę. I tak właśnie to było takie no sprawdzone patenty to po prostu robią cuda. To są takie małe rzeczy, nie? Tak. Fajnie było na tym Orłowcu. Pamiętam, że czekaliśmy tam. Ja to chyba bardziej przeżywałam. Ola, leci szybko, trzeba ją tutaj, tu idź, tam to zrób. Nie, to było mega, mega pozytywne i powiem ci, no ten patent z tą musztardą, to nawet o tym nie wiedziałam. No, to są takie małe rzeczy, które dla nas dużo znaczą. No, dla mnie na przykład, jeżeli chodzi o takie sprawdzone patenty, no sprawdzonym patentem pierwszym, jak nam się uda, to jest porządnie się wyspać kilka dni wcześniej już. A to też prawda. Żeby spać, bo jeżeli mamy gdzieś tam taki deficyt snu i stres, to gdzieś tam też gorzej funkcjonujemy mięśniowo, nerwowo też, stresujemy się. Na pewno patentem jest to, żeby... Ja w ogóle jestem taką fanką, czy to takich medytacji, takiego wyciszania się, jogi. I to też nawet w dniu startu bardzo pomaga po prostu zdystansować się od tego, co jest. Bo potem się wbiega w taki wir. I ja przyznam szczerze, że ja tak naprawdę przez pierwsze 3-4 godziny do mnie nie dochodziło to, że ja biegnę. Mi się wydawało, serio to się już dzieje? I fajnie, bo ja się dobrze bawiłam, ale byłam sfokusowana, ale w ogóle nie miałam tej nerwowości. Miałam taki luz, no będzie spoko. Więc powiedziałabym to, że to jest taki drugi patent. A jeżeli chodzi o takie sprawdzone rzeczy podczas takiego biegu, no to u mnie na pewno z takiego patentu jest to wysmarowanie się sudokremem w wszelkich miejscach, gdzie możliwe są obtarcia, między innymi pod pachami, pachwiny i tak dalej, bo ja kiedyś tutaj bardzo cierpiałam. Tutaj okazało się, że nie było większego problemu, tak więc to jest jak najbardziej na plus.
Z takich patentów, no to jest już taki patent, który gdzieś ja mam od, kultywuję od kilku lat. Otóż mam bardzo krótkie włosy i kiedyś miałam piękne, długie, kręcone, ale mi się to kompletnie nie sprawdzało. Tak więc kwestii praktycznych i coś mi wtknęło przed pierwszą setką, ścięłam i w sumie już to tak trwa prawie 2 lata i bardzo mi się to sprawdza. Też jak Ola mówiłaś z tym przebieraniem się, to przebieranie butów, przebieranie się na suche skarpetki, sprawdzone skarpetki, to bardzo polecam. I no i też każdy oczywiście ma inaczej. Ja nie jestem ani dietetykiem, ani specjalistą, ale jeżeli chodzi na przykład o kwestię żywienia, ja nie ładuję się węglami na kilka dni wcześniej. Ja jem normalnie, ja jem w sumie intuicyjnie. Przed samym startem, który był o 18, o 4 wtedy zjadłam makaron z pesto i to mi się na przykład bardzo fajnie przyjęło i bardzo się dobrze po tym czułam i też nie miałam żadnych problemów żywieniowych na samym biegu. Jadłam powiedzmy co godzinę i miałam cały bufet, bo miałam tak musy owocowe, bo nie przepadam za żelami, też żeli nie jem od prawie 2 lat. I dobrze się potem regeneruje, lepiej się czuje. Batoniki i to całe spektrum. I to takie batoniki raw i orzechowe i sezamki, żebym ja mogła wybrać. Czasami bym chciała bardziej słodkie, to może bym wzięła sobie taki, więc to też było fajne. No i na tych przepakach, gdzie miałam support, zawsze zjadłam coś konkretnego. I na to bym zwróciła uwagę, żeby zjeść coś konkretnego na punkcie. Jeżeli mamy coś przetestowanego, jeżeli jest coś ciepłego, to już w ogóle super. No i żeby mieć oprócz wody, chociaż ja nie miałam wody, ja miałam tylko i wyłącznie Nuna. To jest taka forma, po prostu to jest taka tabletka, izotonik, który możemy sobie stworzyć, zrobić z wodą. I mi się, ja na tym biegam już od kilku lat i bardzo fajnie po prostu uzupełnia mi to wszelkie kwestie takich niedoborów soli i też tabletki z solą, więc to były takie moje patenty. No niestety nie sprawdził mi się ten patent na stopy, bo miałam takie specjalnie kupione plastry w Decathlonie na obtarcia. To nie są te silikonowe, tylko to są takie, jakbyś wzięła taki plaster większy, no i obkleiłam sobie całe stopy. Mm-hmm. O czym na prawej stopie nie miałam ani jednego pęcherza, a na lewa no masakra. No. Więc to mnie i tak czy siak nie uchroniło. Mm-hmm. Tak więc jeżeli chodzi o takie moje patenty jedzeniowo, nie wiem, jakieś takie generalne, no to mogę w kwestii jeszcze podsumowania to powiedzieć, żeby mieć po prostu luz w głowie. Bo jak się ma luz w głowie, to jest miejsce, tak. Jest ten fokus, bo to nie jest tak, że w sumie masz gdzieś, tylko masz ten fokus, ale nie ma takiej spiny, że nie denerwujesz się na swój support, nie denerwujesz się na ludzi. W sumie 1 minuta czy 10 w tą czy we w tą, ahoj przygoda, nie? Tak, tak. A powiedz Ola, no bo tak, mówiłyśmy coś na temat tych pozytywnych, negatywnych rzeczy, co nam się w tym wszystkim podoba. Wiesz, w ogóle, żebyście też wiedzieli, przygotowaliśmy sobie cały scenariusz, mniej więcej, jakie pytania. Jesteśmy tutaj bardzo ładnie przygotowane. Tak, kajeciki tutaj i w ogóle. A w sumie idzie nam ta rozmowa tak bardzo... Także nie potrzebujemy tego w sumie. Nie, że w sumie tak. Okazuje się, że no fajnie, wiesz... Mam wrażenie... To tak jak z ultra. Przygotowujesz się do ultra, a tu zaczynasz i w ogóle... Improwizować. Tak, i tu w ogóle co innego wychodzi. Ale właśnie, wiesz co, gdzieś ostatnio oglądałam taki materiał, że w sumie dzięki temu, że się tak super przygotujesz, to dzięki temu jesteś przygotowana. Chyba to samo słuchałam. Czy czytałam w książce? Chyba to w książce. Coś się jakoś tutaj podzieliłyśmy czymś. I powiem ci, że chodzi o to, żebyś ty po prostu miała to takie poczucie, że jesteś pewna siebie. Jak tak. Ty jesteś pewna siebie, to tylko o to chodzi. I mogłybyśmy tutaj wam mówić na temat kwestii więcej treningu, jak się do tego też przygotowywałyśmy, że w sumie nie mamy trenera, a w sumie podjęłyśmy się czegoś tak. Takiego. I w sumie... Da się przebiec ultra bez trenera. Da się i w sumie da się fajnie to przebiec jakościowo i gdzieś tam
robić to z rozsądkiem, mi się wydaje. Więc w sumie możemy z jednej strony w to wchodzić, ale wydaje mi się też, Ola, że warto by było skupić się na trochę innej rzeczy, a mianowicie tego, w jaki sposób w ogóle, wiesz, podejść ze strony treningu mentalnego w ten sposób do takich do takiego biegania takich dystansów w górach, no bo wiesz, większość z nas mieszka w mieście. To jest też ciężko na takie, wiesz, organizować sobie takie wyjazdy co tydzień, nawet co dwa tygodnie. Jak w ogóle ty do tego podchodzisz, całego procesu treningowego, nie wchodząc w szczegóły, jakby co to są za jednostki, ale hej, chcę przebiec górskie ultra, jak ty się motywujesz, nawet jak mieszkasz w mieście, jak się motywujesz, jak w ogóle podchodzisz do tego wszystkiego, żeby nadać temu sens, żeby nadać temu pewnego rodzaju, wiesz, ramę. Mm-hmm. No więc najpierw warto zacząć po prostu od tego, żeby jednak tuż po zapisaniu się opłacić ten bieg, bo jak już opłacisz, to już wiesz, że biegniesz. Powiedzmy, wiadomo, możesz później zrezygnować, przepisać na kogoś pakiet, ale no masz jednak w tej głowie, że dobra, już zapłacone, że trzeba się do tego po prostu zacząć przygotowywać i no jak mentalnie... oglądać filmiki na przykład można. Ale jakie, motywujące czy z trasy? Nie, z trasy. Okay. Oglądałam filmiki z trasy na przykład, jeżdżąc sobie na rowerku stacjonarnym i to tak mnie motywowało, że tak, wow, ale super, na takiej zasadzie. No i jak? No i zacząć po prostu działać pod tym kątem od początku roku po prostu zacząć budować bazę tlenową. No i z czasem wejść na wyższe obroty, włączyć do bazy tlenowej jeszcze inne jednostki treningowe. Ale to nie chodzi o to, żeby też, że tak powiem, zajechać się i tylko bieganie, ale też poza bieganiem mieć jakąś odskocznię taką, żeby ten trening uzupełniający też był jakiś po prostu. I warto też robić sobie długie wybiegania raz w miesiącu w górach. No ja miałam taką taktykę właśnie, że co miesiąc jakieś ultra robiłam. Czy tam w górach, czy nie w górach, ale no przed kablem, no to tak, to robiłam jakieś takie, powiedzmy, no te krótsze ultra, ale robiłam jakieś tam, czy tam wybiegania u siebie w górach świętokrzyskich i z każdego tego biegu po prostu coś wynosić, że na przykład ten mus był dobry, to było dobre, tutaj była zawiecha w tym, na tych kilometrach, tutaj za szybko zaczęłam i tak dalej. I sobie analizować i dzięki temu też zyskujesz doświadczenie, że na kolejnych biegach już jest coraz lepiej. I wtedy jesteś do tego danego biegu, do tego takiego już twojego celu na dany rok. Jesteś już taki pewny siebie, że wiesz, że dobra, to i to wykonałem, tego i tego się nauczyłem, to dlaczego mam nie wyjść, nie? I na takiej zasadzie to jest też takie, no niby nie mentalne przygotowanie, bo jednak przygotowujesz się tak jakościowo, ale też dużo to robi dla głowy. No jasne, i jesteś na tym starcie i w sumie zrobiłaś co w swojej mocy. Wszystko tak, wszystko co było w mojej mocy zrobiłam, po to, żeby po prostu wystartować i przebiec to i żeby po prostu czerpać z tego przyjemność, a nie cały czas się stresować, że ojeju. Oj tak, że albo coś nie wyjdzie, a w sumie ma prawo nie wyjść, ale jak już masz ten fundament tego, że wiesz na czym stoisz, że kurczę, no już, Jezu, zrobiłam tyle razy tych długich wybiegań po
3, 4, 5, 6 godzin w różnym terenie i mniej więcej wiesz, jak się twój organizm zachowuje. Albo mniej więcej wiesz, co zrobisz, jak cię, że tak powiem, żołądek zacznie nie współpracować z tobą, bo gdzieś tam też to już było testowane. I teraz pytanie, czy to jest moment taki, że możesz nadal kontynuować, czy musisz zejść? I to jest świetny aspekt, który poruszyłaś, bo wydaje mi się, że najwięcej, no widzisz, najwięcej uczymy się przez doświadczenie. Tak, przez doświadczenie i ja na przykład mam taką możliwość, że raz na jakiś czas jadę do Krynicy Zdrój. A, staram się częściej niż rzadziej, gdzie mieszkają moi rodzice, których serdecznie pozdrawiam. I gdzie mam możliwość odbywać treningi właśnie w Beskidzie Niskim, Beskidzie Sądeckim, no i często też zdarza mi się w Beskidzie Wyspowym, więc to są zupełnie różne góry. I nie ukrywam, że gdzieś tam najbliższy jest mi Beskid Sądecki, który zbiegałam z każdej możliwej strony i nawet muszę się pochwalić, wjechałam szosą na przechybę w tym roku, więc nie tylko biegowo, ale też rowerowo i gdzieś tam... No, szacun za to. Fajnie było. I gdzieś tam też widzisz, w kontekście treningu uzupełniającego, no ja pokochałam rower. I pokochałam rower tak bardzo, że no w ogóle ja nie potrzebuję triatlona ani takich rzeczy jeszcze, ale... Ale Ironmana? Może kiedyś hardą sukę, ale za jakieś 10 lat. Dam radę. To tak, to możemy razem. No. O, dobre, bardzo mi się to podoba. No i bardzo mi się na przykład to podobało, że pamiętam, miałam taki jeden trening w zimie i było strasznie dużo śniegu. I to było niedaleko hali Łabowskiej, w jakimś rezerwacie. I pamiętam, że śniegu było, Boże, śniegu było z metr. Nie dało się w ogóle iść. I pamiętam, że 1 kilometr zrobiłam w 21 minut, coś takiego. I byłam z siebie taka dumna, że ja to przeżyłam. Byłam straumatyzowana, bo wiało, ale ja szłam nadal. I pamiętam, że wtedy sobie powiedziałam, Marta, jak będzie ci ciężko, to sobie przypomnij ten moment. I ja cały czas mam go w głowie i mam takie poczucie, że ja potem wróciłam na tą ścieżkę i zrobiłam dokładnie ten sam, na wiosnę, ten sam odcinek, tam w przeciągu, nie wiem, chyba 6:30, bo to jeszcze jest płaska. Taki płaski odcinek w miarę. I miałam takie poczucie, że po prostu nie warto jest też iść raz w coś, wejść, spróbować czegoś, zrazić się i się na to obrazić. Raczej na zasadzie, okej, dostałam po dupie, wrócę i się rozprawimy jeszcze raz. Tak, i... tak jak z tym UTM-em. O Jezu, to jest też fajne. Słuchajcie, UTM, Ultra Trail Małopolska, najlepsza impreza hardkorowa w Polsce. To jest hardcore. To jest hardcore. Wydaje mi się, że to jest większy hardcore niż ten kabel. Tak. I ja zdecydowanie. Namówiłam Olę. Ola, jedź ze mną na UTM-a 64 kilometry. Pamiętasz, ile tam było przewyższenia? 3,5? 4? 4. Prawie 4. 4. 3800. Mi tam wyszło 4000. Tak. Tam było dużo. I mówię, no. Ola, będzie super, będziemy się bawić, ale jak ty to przeżyjesz, to kabla zrobisz w ogóle bez problemu. Nie, jak to możliwe? Słuchajcie, Jezu. Jesteśmy na tym UTM-ie, już biegłam tą trasę, więc mniej więcej wiedziałam, czego się spodziewać. Zostałam tak po tyłku, ale tak pozytywnie i mimo tego, że bieg w lądku trwał no, praktycznie dwa razy tyle, bo trwał 20 dla mnie 4 godziny, to nie dostałam tak po tyłku, jak na UTM-ie, bo tam że jest podejście, zbieg. I pogoda była hardkorowa też, pogoda nie? Pogoda była tak, no. Ale było super. Ta ekipy UTM-a to jest najlepsze, co może spotkać każdego ultrasa i musimy i zrobić setkę tam. Tak, i w ogóle ludzie, którzy robią ultra zimą, to po prostu to ja sobie myślę, że organizatorzy to są jacyś normalnie ludzie z kosmosu, że jeszcze tą zimą organizują. No. Naprawdę, i że są jeszcze chętni na tą zimę. Ej, kiedy? Zimę. Tutaj Marta mnie namawia na zimę, żeby to ale zrobić. Ale tylko 64. Słuchaj, zrobiłyśmy... No jest to do zrobienia, bo czekaj, z tego co ja rozumiem, to teraz tak, masz roztrenowanie do września, sumie no jeszcze cały miesiąc. W październiku planujesz sobie ten ultramaraton bieszczacki. Tak. W listopadzie docelowo Lament Świętokrzyski. Tak. No masz w grudniu roztrenowanie. No właśnie. To przyjedziesz mnie wesprzeć mentalnie. No ewentualnie mogę tam, wiesz, z Rafałem stać na jakimś
punkcie. Dobrze. Wiesz co, Ola, będziemy powoli kończyć, mimo tego, że no my tutaj z Olą jak się... My możemy już... tutaj gadać o tym godzinami. Gadać i jak gadać. Jak już się rozkręcimy, to tak. Tak, tak, więc słuchaj, Ola, było super. No ale nie musimy chyba nic nawet skracać, no przycinać, nie? Obcinać. Słuchajcie, nagrywamy nic w ogóle... Nic się nie trzeba wycinać. Na spontanie całkowicie. Tak. I też jeszcze raz wielkie dzięki Kamilowi za użyczenie nam tutaj studia, bo się w sumie naprawdę świetnie bawimy. I w sumie, wiesz co, może powiemy jeszcze coś, co planujemy na przyszły rok, bo jesteśmy z Olą, wiecie, no w sumie starość, nie radość. Wchodzimy gdzieś tam w kolejną dekadę życia. No ja już weszłam, nie wiem jak ty. No ja jeszcze mam dwa miesiące, trzy. Gdzieś tam, no trzeba się, wiecie, realizować. Życie jest krótkie, żeby tak. pić złe wino. No i tak doszłyśmy pić do miejsca... tanie wino chyba to było. To jest nie wiem, no w sumie racja. No ale Boże, czasami drogie wino... Ale tanie wino jest dobre, bo jest dobre, no i właśnie. Tanie. No dobra, dobrze, moi drodzy. Więc tak, na przyszły rok, jako że my tu z Olą w sumie, jeżeli chodzi też o nasze przygotowania do ultra, to my też mocno się same nawzajem wspieramy. Czy to właśnie tak mentalnie, no też dużo razem trenujemy. I też przebiegłyśmy obie w tym roku osobno dwa różne dystanse, no bo 130 i 110. Mhm. No i tak doszłyśmy do wniosku, że jeżeli to się połączy, no to powstaje 240. Tak. No doszłyśmy do wniosku, że tak, ja połowę znam trasy, Ola zna połowę trasy, no to fajnie będzie... Się jakoś pociągniemy. Pociągnąć, no. I właśnie mamy taki cel, żeby w przyszłym roku, wiecie, tak na spokojnie zrobić te 240. Mamy jeszcze sporo do tego czasu. Rok podzieliłyśmy sobie, no, na podstawie pewnych takich aspektów periodyzacji, żeby też odpocząć, nie przetrenować się. No, jest tak, to... dlatego właśnie to roztrenowanie robię, a chciałabym już coś po prostu sobie pobiec dłuższego. Tak, tak. Tak, tak. Tak samo teraz jadę na Magórski na 22, ale to tak właśnie dla fanu bardziej i tak w sumie z jednej strony poleciałabym sobie coś więcej, ale z drugiej strony wiem, że to roztrenowanie muszę zrobić, cholerne, ze względu na moje plany na przyszły rok, żeby po prostu się nie zajechać. No. Oj, super. I powiem ci, że tego typu właśnie nastawienie to jest takie podejście już dojrzałe, bo to jest na zasadzie, choć nawrzucamy sobie tyle biegów, ile możemy, to jest droga donikąd, a takie okej. Okay, super jest ten bieg, ale on nie ucieknie. On tak, będzie tam tak. w przyszłym roku i gdzieś tam ma się jakiś tam większy cel, tak więc tak więc Ola, sądzę, że damy radę. Zobaczymy, o czym będziemy nagrywać w przyszłym roku. Zobaczymy. Czy przeżyjemy? Nie, przeżyjemy. Nie, będzie no, spoko. Będzie dobrze. Tak więc Ola, wielkie dzięki. Dzięki Marta. Było również super. I... za rozmowę. Naprawdę cieszę się, że tak spontanicznie z tym wszystkim wyszło. Tak, i tak. Że... Niby tutaj kajecik sobie przyniosłam, jakieś powypisywane rzeczy, a w sumie nie musiałam korzystać z tego. Wszystko w sercu. Wszystko tak, wszystko w sercu, w głowie, w myślach, myśli, słowa. Tak, więc dzięki i mam nadzieję, że tobie dobrze pójdzie na roztrenowaniu. Oj, i dziękuję. Nie mogę się już doczekać naszych wspólnych treningów. Dzięki bardzo. Dziękujemy, pa pa! Pa. Dzięki Marta, dzięki Ola za tę wspaniałą historię. Pokonałyście ogromne wyzwanie i serdecznie wam gratuluję waszych osiągnięć biegowych. Widzę, że szykujecie się na więcej, więc no nic, tylko was obserwować i cieszyć się razem z wami tymi sukcesami. Słuchajcie, wszystkiego dobrego. Dziękuję, że słuchaliście. Chciałem wam jeszcze tylko powiedzieć, że bardzo wam dziękuję za fajny, niesamowity właściwie odbiór filmu Jak nie biegać ultra. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, zapraszam na YouTube'a. Jest to film o biegu, który zrobiłem niedawno, o biegu 100-milowym w Alpach, UTMR. Była to niezła 48-godzinna wyrypa, także umieranko też było konkretne, co widać na filmie. Zapraszam was serdecznie. Dziękuję wam bardzo. Słuchajcie Black Hat Team, słuchajcie Black Hat Ultra. Oglądajcie filmy na YouTubie i no co, ściskam serdecznie, pozdrawiam i ładnie biegajcie zimą. Pa!
Buźka.